Także, proszę pana, w interesie biednych jest wprowadzenie tego systemu, niebogatych. Jeśli pan, nawet ludzie mówią tak, studia, bezpłatne studia są korzystne dla biednych. Nieprawda. Dziecko z rodziny zamożnej praktycznie zawsze idzie na studia. No nie całkiem zawsze, ale jak nie jest kompletnym idiotą, to prawie zawsze. Natomiast zawsze się wsadzi, załatwi i tak dalej. Dziecko z rodziny biednej idzie na studia tylko wtedy, jak jest zdolne. Bo jak jest niezdolne, no ktoś w końcu nie studiuje, prawda? To są z reguły te mniej zdolne dzieci z rodziny biednej. I teraz uwaga, to biedne dziecko idzie do pracy i płaci podatki na bezpłatne studia dziecka z rodziny zamożnej. Czyli tutaj akurat podatki idą od biednych do bogatych, a nie odwrotnie. Oczywiście mamy przykłady i odwrotne, że idą od bogatych do biednych. Tak naprawdę sytuacja w socjalizmie jest taka, jak to kiedyś ujął pan doktor Ryszard Bugaj, powiedział, że Panie Boże, daj wszystkim porówno, a tym, co dzielą porówno, daj troszeczkę więcej.